Rodzi się teraz takie pytanie, no bo poprzez to, że jesteś tak spokojna, wyciszona, z wykształcenia jesteś też psychologiem, to czy na przykład te czynniki pomagają ci w codziennym życiu albo na przykład w relacjach z byłymi osobami, które pojawiały się w twoim życiu albo z byłymi partnerami również, bo wiesz, to jest tak naprawdę ciężki temat dla wielu kobiet. Na pewno jest to pomocne, na pewno jest to... To jest bardzo ważne, żeby dbać o swój dobrostan psychiczny i żeby dbać o ten spokój wewnętrzny. To jest praca jak każda inna, ale największa inwestycja. Inwestycja w siebie to jest najlepsze, w co można włożyć swoją energię, bo ona wtedy się rozrasta, człowiek kwitnie. I fajnie jest obserwować takie kobiety, które kwitną dzięki temu, że dbają o siebie.